Witam wszystkich. W tym filmiku pokażę Wam moją rakietę w grze Need for Speed Most Wanted. Zapraszam Was do oglądania. No więc, go! To Porsche Carrera GT. Przełączę na maskę, bo tą kamerę bardziej lubię. Za niedługo pokażę Wam tą całą Carrera GT. szósty bieg. Zaraz będzie max prędkość. km/h, ale tą prędkość to widać, jak się dodaje nitro. Wjadę sobie na stadion, który tu jest. O, nieźle. Niestety nie będzie to koncertu dziś. No szkoda. Jadę na słońce. To moja Carrera GT. Tak ona wygląda. To jest demon prędkości i naprawdę dobrze się tym wozem skręca. Ma się dobre ustawienia tuningu, osiągów. To znaczy, mam na myśli to. O, ja mam takie ustawienia. Układ kierowniczy na plus 4, prowadzenie na plus 1, hamulce na plus 3, prześwit na minus 1, aerodynamika na plus 5, nitro na 1 i turbosprężarka na 5. No to trochę sobie jeszcze pojeżdżę, bo to jest dobry wóz. To jest jedno z ostatnich aut, jakie się odblokowuje. Więc nie myślcie sobie, że na początku gry pojedziecie tego pierwszego gościa, nawet zapomniałem, jak on się nazywa, chyba Sony albo jakoś tak, Carrera GT. Bo to jest niemożliwe. Jedynie to Razora możecie ujechać, albo tego, no, Bulla. Też pewności 100% nie mam. Ja tam Carrera GT to nie kupiłem tylko po to, żeby ojechać Razora, tylko żeby sobie po mieście pojeździć. Razora to ja ojechałem Lotusem Elise, jakby co. To też naprawdę nie jest byle jaki bus. Ktoś ma mniejszą prędkość maksymalną, bo tylko 371 km/h. Tylko. Każde auto w tej grze na maksymalnych osiągach Full Platyna i Jumpman osiąga powyżej 360 km/h. A najszybsze auto w tej grze to Viper, który wyciąga po odpowiednim ustawieniu osiągów 455 km/h. Przynajmniej tyle mi się udało wyciągnąć. A tym autem to progamerzy robią world rekordy.
Sorry, zamyśliłem się, źle to wymówiłem. To znaczy world rekordy, czyli rekordy świata na różnych trasach, jakbyście nie wiedzieli. Czyli jadą czysto daną trasę, żeby zrobić czas, który potem wstawiają na ETA. Na przykład na chwy 2001 world record teraz to 2 minuty 33 sekundy i 97 setnych. Jeszcze raz wam pokażę max prędkość tej rakiety. To było ostre. No. No. I to jest moja rakieta w grze Need for Speed Most Wanted. THX for Watching.